Oto nasza kolejna książka tygodnia. Książka tygodnia Big Book Cafe. Tym razem to powieść Henry'ego Rota Nazwij to snem. Być może niektórzy z Was oglądali świetny serial na Netflixie, którego bohaterką jest nowojorska pisarka, satyryczka i krytyczka Fran Lebowitz. Fran Lebowitz w serialu, w rozmowie z Martinem Scorsese, mówi o niewielu pisarzach, ale jednego nazwisko wymienia ze szczególnym upodobaniem i szczególną atencją. I to właśnie nazwisko Henry'ego Rota. Henry Rot jest w zasadzie autorem jednej powieści, właśnie Nazwij to snem. Historia powstania i publikacji tej książki jest dosyć ciekawa. Henry Rot napisał ją jako młody chłopak, 20-paroletni chłopak. Wydana została po raz pierwszy w połowie lat 30., czyli ponad 90 lat temu w Ameryce i właściwie przeszła bez większego echa. Młody, aspirujący pisarz załamał się trochę tym brakiem sukcesu. Na wiele, wiele lat złamał pióro, ale Nazwij to snem powróciła na księgarskie półki. Została wydana ponownie w połowie lat 60. i bum! Gigantyczny sukces, milionowe sprzedaże, wspaniałe krytyki, a przede wszystkim miejsce w kanonie amerykańskiej powieści XX wieku. Przede wszystkim powieści amerykańsko-żydowskiej. Nazwij to snem, to bowiem opowieść o życiu imigrantów w Ameryce na początku XX wieku. Żydowska rodzina przybywa z Europy Wschodniej, wysiada na Ellis Island, no i trafia tam, gdzie trafiali prawie wszyscy imigranci z Europy żydowskiego pochodzenia, czyli do dzielnicy slumsów, Lower East Side na nowojorskim Manhattanie. I tam w bardzo trudnych warunkach, zarówno ekonomicznych, bytowych, ale nie tylko, próbuje przetrwać. Mafijne porachunki, bariera językowa, próba asymilacji w nowym świecie, w nowej kulturze. O tym wszystkim czytamy w tej książce, a ta opowieść przedstawiana jest nam przez bohatera, narratora, młodziutkiego chłopca, Dawida, który nie tylko boi się o los swojej rodziny, ale na te jego lęki nakładają się również niepokoje wieku dojrzewania. I ucieka w świat wyobraźni. I właśnie to, ten opis miejscami dosadny, dosyć brutalny, tej trudnej rzeczywistości, trudnej asymilacji w nowym dla imigrantów świecie, który okazuje się tak daleki od ich marzeń i wyobrażeń, łączy się w tej narracji z niezwykłym światem wyobraźni tego chłopca, który no, właśnie ucieka w świat wyobraźni przed brutalną rzeczywistością. To jest proza, która do dzisiaj zachowała swoją wielką moc. Jest bardzo przejmującym opisem tego, z czym zmagają się imigranci na nowej ziemi. A dodajmy, że autor Henry Rot urodził się na Ukrainie i zawarł w tej powieści przede wszystkim swoje własne doświadczenia. Henry Rot, Nazwij to snem, gorąco polecamy.